W ramach projektu zostało zrealizowane 8250 instalacji na domach prywatnych mieszkańców oraz 103 instalacji na budynkach użyteczności publicznej i 49 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Projekt, którego wartość jest ponad 94 miliony złotych, został zrealizowany z pomocą środków Konfederacji Szwajcarskiej. Zasady dofinansowania były następujące. 25% to jest wpłata mieszkańca, 75% jest to kwota dofinansowania. Takie same zasady dotyczyły budynków użyteczności publicznej. Zrealizowaliśmy ten projekt w ten sposób, że gminy podpisywały umowy z mieszkańcami. Na terenie gmin byli koordynatorzy, którzy zajmowali się tą stroną organizacyjną związaną z podpisywaniem umów, a Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zajmował się kwestią projektowania, przeprowadzenia przetargów i nadzorowania całej realizacji. Projekt był w 2009 roku zgłaszany jako projekt w konkursie ogłoszonym przez Szwajcarię. Wszedł na listę podstawową w 2011 roku. Realizację rozpoczęliśmy od podpisania umowy w połowie 2012 roku. Pierwsza realizacja początek 2014 roku. No i ostatnia realizacja środa 29 marca 2017. Przed nami jest 10-letni okres gwarancji dla tych instalacji. Po 5 latach i po 10 latach będziecie Państwo, mówię do beneficjentów, mieli wymieniony glikol w swoich instalacjach, 2 bezpłatne przeglądy gwarancyjne. No i oczywiście przez 5 lat monitorujemy efekty energetyczne, które zakładaliśmy, że te instalacje przyniosą, czyli redukcja ponad 10 tysięcy ton CO2 rocznie. Myślę, że to jest zadanie, które już się udało zrealizować. Mamy dużo słońca, dużo słonecznych dni. To wpływa korzystnie na osiąganie efektów tego projektu. Żywotność tych urządzeń szacujemy, że będzie ponad 20 lat z całą pewnością, bo one są za testem. Solar Keimat to jest instytucja testująca szwajcarska, dopuszczająca tylko takie urządzenia, które cechuje najwyższa jakość. Dziękujemy.